Thank you.
Cześć, witajcie do Tajningowy Dziadzia. Jak zauważyłeś, fresco. Tak, zapaszki, to się z jednym tylko kojarzy. Dzisiaj akurat dressing do wnętrza. Od czego by tu zacząć? Rewelacyjny zapach, naprawdę fenomenalny zapach. Obłędny, naprawdę super. Do tego wydajność, też rewelacja. Jeżeli chodzi o wykończenie, no niestety, nie jest, kurczę, do końca może moje. Z tego względu, że tak, idzie w delikatny połysk. Jak? Nie rozłożysz go idealnie, potrafi zostawić gdzie niegdzie, kurczę, taki ciemniejszy plac. Także tutaj, jeżeli chodzi o równe pokrycie, słabo, ale za to przyciemnia. I to znacznie. Na niektórych plastikach, tak jak w Audi, mam wrażenie, jakby takie troszeczkę się bardziej mokre zrobiły. A najlepiej, słuchaj, usiadł chyba w Volvo. Tam mega przyciemnienie, niestety z delikatnym połyskiem. No właśnie, kurczę. I tutaj, leżymy. Moim zdaniem, jeżeli miałbym używać tego produktu, bo nieraz jest tak, że nawet urzeknie cię tak zapach, że niech będzie nawet i błyszczał się jak plak, ale zapach jest cudowny. Tutaj, no niestety, każde dołożenie tego produktu podbija połysk, więc produktowi bardziej w połysk, on troszeczkę udaje taki mokry, kurczę, no. Taki jest właśnie, nie jest tak ciężko go określić. Ani piękny, ani mądry. Tak jak ja zresztą, więc tak, kurczę, ten dressing sam nie wie, co on by chciał. Ale fakt, że na twardych plastikach to przyciemnienie jest mniejsze i mniejszy połysk. Volvo, wiadomo, mięsiste, siedzi jak zły. Taki troszeczkę może jest mokry, no dobrze, niech będzie. Ale każde uzupełnienie tego produktu i mamy co? Mamy, kurczę, podbicie połysku już. No i to grubo połysku, także... Czy fajny? Kurczę, są lepsze dressingi. Są, nie jest zły, ale są lepsze dressingi. I tak naprawdę, jakby nie ten zapach, no szału nie ma. Kurczę, no najgorsze jest to, że ja go tak nie mogę rozgryźć, wiesz, bo popracowałem nim trochę i zawsze gdzieś coś jakiś tak, kurczę, albo tutaj mi coś nie dociągło, albo mi się wykończenie nie podobało do końca, albo było za bardzo błyszcząco i tak, kurczę, stwierdziłem, że chyba już wystarczy tej zabawy. Nagram wypowiedź. I to nie jest tak, że on jest beznadziejny. Nie. On na pewno znajdzie swoich zwolenników, bo tutaj myślę, że cena do jakości nie jest najgorzej. Ale tak wiadomo. No wiadomo, co dziadzia lubi. Dziadzia lubi, żeby było matowo i żeby było tak zapachowo. No tu zapach jest fajny, ale nie ma matu. Nie ma matu, więc tutaj, kurczę, nie moja bajka. Dla wielbicieli z delikatnym połyskiem, tudzież takiego troszeczkę mokrego looku, będzie to całkiem idealnie. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!